Saranda przepiękna, urokliwa, bardzo lubiana przez naszych rodaków. Jak widzicie, mamy bardzo fajne, nowe fotele w Lulu. Już Was dzisiaj zapraszam. Natomiast nie samą Sarandą człowiek żyje. Zawsze to powtarzamy. Zapraszamy Was do eksploracji Albanii, jak najbardziej tej dzikiej. Wyjeżdżając poza Sarandę w kierunku północnym, możemy trafić do Borsz. A w Borsz przepiękna, wielka, długa i szeroka plaża. A na tej plaży nasza sympatyczna Katarzyna ma pole namiotowe i dzisiaj chcielibyśmy Wam przybliżyć trochę informacji na temat tego pola. Witaj Kasiu, powiedz nam, jak wygląda w ogóle życie w Borsz, prowadzisz tam biznes, opowiedz nam, gdzie to się znajduje, co konkretnie masz do zaoferowania dla wszystkich rodaków, którzy niekoniecznie chcą czas spędzić tutaj na bardzo odległym południu typu Sarandat czy Ksamil. Powiedz nam coś więcej na temat swojego miejsca w Borsz. Fajnie, dzięki, że o to pytasz. Faktycznie jest tak, że wiele osób pyta o to, co można zrobić poza Sarandą. Tak jak powiedziałaś, Saranda fajnie, ale co dalej? Bo ta Saranda się po kilku dniach może nudzić. Dla precyzji, kemping prowadzi mój ukochany mężczyzna już tam od kilku lat. Ja go wspieram jako jego muza i pływam na sapy tam regularnie, bo właśnie super. Sapy tam są. Borsz to jest taka piękna mała miejscowość, gdzie jest najdłuższa, twierdzi się, że jest najdłuższa plaża w całej Albanii, około 7 km. I to jest, Borsz jest takim miejscem, gdzie dużo lokalnych przyjeżdża. Nie za wielu tam jeszcze jest turystów spoza Albanii, co jest ciekawe. Najczęściej przyjeżdżają tam lokalsi z Tirany, z tych górskich części w Borszu. Jest to takie, klimat jest tam faktycznie super lokalny, zawsze o tym wspominam, że to nie jest tak skomercjalizowane miejsce, jeśli można powiedzieć o Sarandzie, że jest skomercjalizowane, ale jeszcze nie jest tak skomercjalizowane miejsce, jak te wszystkie, które znamy wzdłuż wybrzeża. Prowadzimy, pozwoliłam sobie powiedzieć prowadzimy, czyli, ale głównie prowadzi to mój ukochany, żeby nie zabierać mu sukcesu. Prowadzi to mój ukochany od kilku sezonów kemping. Nazywamy to dżunglą, bo znajduje się pod sufitem z winogron, fig. Super. Co tam jeszcze rośnie? Wszystkie portokale. Co? Czy zapominam, jak się mówi? Nie portokale, tylko. Kumkwaty. Kumkwaty też i pomarańcze. Portokale. Pomarańcze, portokale, no właśnie. Powiedzmy po naszemu już po trochę. Naszemu. Kasiu, to jak już jesteśmy przy tym temacie dojazdu, to powiedz mi właśnie, bo oczywiście ci, co przyjeżdżają tutaj do Sarandy na przykład, czy do Ksamilu na własnych czterech kołach lub jeżeli mówimy o dwóch, czyli motocykliści, no to jakby są niezależni trochę transportowo, mogą sobie zawsze podjechać i zawsze informacje w Lulu dostaną, jest mapa, można trafić, nie ma problemu. Ale na przykład ci turyści, którzy przylecieli na Korfu, przypłynęli tu promem, nie wiem, no albo wynajmą sobie samochód i wtedy nie ma problemu, ale na przykład chcieliby bardziej budżetowo podejść do tematu, może masz informacje, czy autobusy jeżdżą do Borsz. Jak komunikacyjnie można się dostać do Ciebie tam na pole? O ile bardzo lubię opowiadać o najfajniejszych stronach Albanii, to o tyle myślę, że komunikacja publiczna nie jest czymś, co moglibyśmy porównać do największych stolic, w ogóle na dużych miast w Albanii, ale są autobusy z Sarandy do Borszu. One odjeżdżają, chciałam powiedzieć, odpływają, tak się przyzwyczaiłam do morskich porównań. One odpływają, pozwolę sobie powiedzieć, kilka razy dziennie, chyba co 2-3 godziny. To są takie busiki prywatne, gdzie jest bardzo właśnie klimatycznie, jest około 10 miejsc, 15. Pan zawsze plus 4 na kozy i owce. Dokładnie, plus tam jeszcze ekstra pasażerowie, którzy biegną z autobusem. Nie no, nie mówmy tak, słuchaj. Ale tak, z kilka razy dziennie. I one, przepraszam, i one startują tam z tego miejsca, miejsca tam, gdzie jest Rossmann, w tym miejscu. Tak, więc, dokładnie obok Rossmana. Okej, okay, więc pod filmem wrzucimy pineskę, żeby była też, gdzie jest ten przystanek, nazwijmy to autobusowy, miejsce odjazdu tych busów, autobusów z Sarandy w różne miejsca, między innymi do Borsz. Okej, okay, czyli jak już tam dostaniemy się do tego Borsz, to powiedz, co tam oferujesz ciekawego. Tak, powiem jeszcze o cenach, bo o to też pytałeś. Ceny tych biletów autobusowych to jest pewnie około 300 leków, 200 leków. Nie będziemy mówić, ile to jest w złotówkach, bo teraz widzę, że te ceny się zmieniają, ale tak, pewnie około ale powiedzmy, jest to 2-3 euro maksymalnie. Tak, dokładnie. Pytałeś o to, co można zrobić, gdy już się autobus zatrzyma tam na miejscu, tak?
Dobrze zrozumiałam pytanie? To znaczy tak, no generalnie gdzie one się zatrzymują, bo oczywiście plaża jest na dole, natomiast pytanie, czy autobusy zatrzymują się na dole, czy trzeba wysiąść na górze, bo to jest też istotne. Ważne ja później, pytanie, tak. Jak mi powiesz lokalizacyjnie, to ja to znajdę, pineskę też postawię, jak tam dotrzeć. Super, że o to pytasz. Autobusy w zależności pewnie od nastroju kierowcy i od tego, gdzie jadą, zatrzymują się w różnych miejscach. Mówię intencjonalnie od nastroju, w zależności od nastroju, bo czasami tak jest, że gdy dogadasz się z kierowcą, to cię zawiezie dalej, ale one się faktycznie zatrzymują albo na górze, przy drodze, Boże, przy stacji benzynowej, w momencie, w którym zaczyna się asfalt prowadzący do samej plaży, albo jest to, jeśli to jest prywatny przewoźnik, to on mieszka też w środku Borszu, więc on wjeżdża do środka Borszu, jeśli go o to poprosi. Super. W zależności od tego, który autobus wybierzesz. Mówisz o stacji benzynowej, ta, która jest już jak zjeżdża się na dół i w lewo jest skręt właśnie na plażę, na te gaje oliwne, a dalej leci się w stronę na Logarę, tam na Czeparo. Tak, dokładnie. Okay. I z tej stacji benzynowej do plaży, żeby było jasne, jest tak... Ile może być? 800 metrów? Ale spoko, to już sobie tam myślę poogarniają. Okej, więc później te pineski powrzucamy, natomiast skupmy się teraz może już na samym tym twoim miejscu. Co to jest, co oferujecie, jak to wszystko jest logistycznie rozwiązane. No i krótko też o cenach, bo mnóstwo ludzi to interesuje właśnie, ile to kosztuje. Super, że o to pytasz, bo to jest faktycznie mój drugi dom. Saranda jest moim pierwszym domem tutaj na miejscu, a tam jest mój drugi dom. Rozmawialiśmy właśnie z naszym znajomym Romkiem, że w dżungli, czyli na kempingu jest tak, że wszyscy są gorąco witani i tam jest takie miejsce, gdzie można być w pełni sobą, bo jest fantastyczny klimat. Na miejscu można przyjść z namiotem, można nocować z namiotem, mamy tę część taką namiotową. Aha. Mamy też mini parking dla kempingów, chociaż to się trzeba trochę dostosowywać, to się zmienia. Nie powiem, że jesteśmy, i chyba nawet Filip często ze wspólnikiem, z Kubą, nie mówi, że to jest super camping friendly, ale jak się ładnie do Filipa i do Kuby uśmiechnie, to oni zawsze coś tam przekombinują. I czyli gniazdko z prądem podłączą. Tak, absolutnie tak. Coś tam zrobią, no. Pomiędzy siestą, kawą, a coś tam zrobią. Oczywiście żartuję, bo ciężko chłopaki pracują. I namiot można przyjść albo z własnym namiotem, wielu ludzi tak robi, super. Albo wziąć albo namiot, który macie, jest na macie, tak? Miejscu. Pod wynajem. Tak. Namiot z materacem i z pościelą dostajesz i z ręcznikami w komplecie lub przychodzisz ekstra ze swoimi rzeczami. I wtedy, gdy chcesz skorzystać z tego namiotu, to jest chyba od 12 euro. Mówię chyba, bo faktycznie większość czasu zarządzę tym Filipiem. Mam takie wrażenie, że im fajniejszy klient, tym ceny mogą się bardziej różnić. Być niższe. To jest często malwanie, że jak jesteś miły, to dostaniesz kawę. Czyli rozumiem, że warto, że tak powiem, na negocjacje wysyłać płeć piękną. Wtedy... Jakoszowi, nie słyszę, cienka z ciebie wyszła. Nie, słuchaj, nie, warto wysyłać miłych ludzi, bo chłopaki są bardzo otwartymi, mieszkającymi w wielu krajach do tej pory chłopakami, mężczyznami oczywiście, którzy uwielbiają miłych ludzi. Nie miłych ludzi nie zapraszamy na kemping. Jak wszędzie. Tak, więc namioty zaczynają się od 12 euro, gdy chcesz korzystać z naszych. Gdy przyjeżdżasz z namiotem swoim, to chyba jest to kilka euro. Tego już nie wiem, bo to chłopaki sobie mocno indywidualnie jasne ustalają. Ale na terenie kempingu, słuchaj, jest też taki domek, budynek, w którym są cztery indywidualne pokoje z indywidualnym wejściem. Super. I większość z nich ma swoją łazienkę. Przy czym cały kemping ma bardzo, jakby to powiedzieć, podstawowy klimat, jeśli chodzi o udogodnienia. Czyli nie ma jacuzzi, nie ma masażysty jeszcze. 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 Nie ma spa. Ale jest... macie bardzo duży basen z wodą morską. Wodą morską, bo gdy wyjdziesz z namiotu, to wystarczy, że zrobisz 10 kroków i jesteś już w wodzie. Super. Zasypiasz do dźwięków morza, budzisz się z cykadami, jeśli się obudzisz późno. Budzą cię na przykład kozy wyjadające coś tam za bramką. Albo sąsiad, który właśnie idzie swojego osła tam wyprowadzać w góry. I jeszcze słuchaj, powiedzmy o sapach. Bo sapy, ja nazywam sapy stylem życia. Mamy na kempingu sapy, można wynająć sapy. Może powiedz, co to jest sap, bo no właśnie, ludzie mogą nie wiedzieć. Sap to jest skrót od angielskiego stand-up paddle, czyli ta deska z wiosłem, gdzie pływasz na stojąco. Mhm. A możesz też sobie po prostu klęczeć i tym wiosłem sobie wymachiwać. Na sapie też można uprawiać jogę i różne inne rzeczy bardzo fajne. Ale to już...
tak, ale te sapy, jeśli ktoś uwielbia sapy i pływał na sapach bardzo dużo na polskich jeziorach, to na jeziorze to jest, to na albańskim morzu to jest zupełnie inna jazda. I bardzo sobie ale to ludzie lepsza, trudniejsza, bardziej wymagająca. Jest to bardziej wymagające. Wielu mężczyzn uczyłam, przepraszam, przerwę. Ale co ty je tak uczysz? Jesteś, nazwijmy to, instruktorem, czy Filip? Wiesz co, nie jestem instruktorem według papierów, ale mi chodzi o to, chętnie że... kogoś, tak, uczyłam, spoko, pokazywałam wielu osobom, jak pływać. I popatrzyłam akurat, się uśmiechnęłam, bo popatrzyłam na ciebie, bo najczęściej mężczyzn najtrudniej nauczyć, bo mężczyźni najczęściej mają wiele mięśni. Więc u nich gorzej z kardio. Ja nie potrafię? I co, i kobieta będzie mi pokazywała? I tak było. I słuchaj, po prostu, i często było tak, że ja na sucho, na kamieniach mówiłam, słuchaj, ja ci pokażę kilka prostych ruchów na sucho, żebyś ty później kumał, o co chodzi, nie? I mówię, co ty w ogóle, wiesz, ja na sapy się urodziłam. I widziałam, że się później... Sapy to mi z ręki normalnie jadły. Tak. Coś podobnego tam słyszałam, a później, wiesz, woda, nie? To jest normalne, że wpadają, ale byli zniechęceni niepotrzebnie. W każdym razie te sapy są takim dużym zróżnicowaniem na kempingu, bo wiesz, życie na kempingu się toczy od kawy do kawy, od przeciągnięcia się do przeciągnięcia na plaży. Super. A propos właśnie, jeżeli jesteśmy od do, powiedz mi, od kiedy trwa sezon u was tam w Borsz? Do kiedy? Mówimy tutaj o miesiącach, o okresie tym letnim, a może i też poza. Tak, Borsz odżywa na pewno pod koniec czerwca i wszystkie knajpy, knajpyczki, które są na plaży, się rozbijają, rozwijają. Więcej ludzi do obsługi restauracji przyjeżdża z innych miejscowości, żeby zarobić. I sezon pewnie trwa do połowy września. U nas na kempingu sezon w zeszłym roku i chyba rok wcześniej trwa bardzo długo, bo chyba nawet do 1 października, jeśli nie do połowy października. I zaczyna się spokojnie już w maju. Bo najczęściej ludzie, którzy jeżdżą na kempingi, to są ludzie, można powiedzieć, niestandardowi i oni nie szukają zawsze takich standardowych miejsc i oni tylko podróżują też w innych czasach, w innych timingach w roku. Więc oni zaczynają wakacje często od maja. Natomiast lipiec i sierpień to są te najintensywniejsze miesiące, tak jak teraz. Okej. Jak już wspominasz o pewnych ludziach, którzy przyjeżdżają chętniej lub mniej, no to może powiesz też, bo ty jesteś, powiedzmy, stamtąd bardziej niż ja. Dla kogo jest Borsz? Oczywiście dla kogo w cudzysłowie, tak? No bo wiadomo, że może być dla każdego, ale twoim zdaniem, tak samo jak ja zawsze powtarzam w filmach, że Albania nie jest dla każdego. Albanię albo się pokocha, albo się znienawidzi. Jeżeli ktoś jest pośrodku, to ja mówię, dobrze, się zastanów, czy chcesz tu być, przyjechać na dłużej, a już tym bardziej żyć. Więc takie Borsz dla kogo jest twoim zdaniem? Fajnie powiedziane. Borsz jest dla ludzi, którzy lubią plaże, bo jest tam najwięcej plaży. Główną atrakcją jest ta właśnie plaża, która jest super duża. Czysta. Tak, jest duża. Jest czysta też, nie? Bo są różne elementy Albanii, gdzie byś się nie spodziewał jako osoba, która nie zna morza, co może wpływać na jej czystość. A tam akurat wchodzi prąd, że jest zawsze czysta ta woda, czyściuteńka. I od razu też zaznaczamy, że bezwzględnie buty do wody tam. Tak, chociaż ja tak mówię, wiesz, tak, już, tak, bo któryś to jest dla mnie rok na kamieniach, więc ja biegam już spokojnie po kamieniach. Już, no. Tak. Ale mówimy dla turystów, tak? No, tak, zdecydowanie. Buty tak. Ważne. I też dzieciuszki często przyjeżdżają właśnie bez butów do wody i tam popłakują sobie, a tak przynajmniej mogą sobie biegać. Dla kogo jeszcze jest Borsz? Dla ludzi, którzy właśnie lubią, gdy jest gorąco, zwłaszcza w lipcu i sierpniu, potrafi być do 40 stopni. Powiedzmy, że jest w pytę gorąco, mówiąc kolokwialnie. No, dzisiaj jest 38 w cieniu. O, widzisz, tak. No to na słońcu pewnie aż strach pytać. Natomiast my się już przyzwyczailiśmy. Tak. Nasze termostaty już powiedziały, już dobrze. Dla nas jest po prostu ciepło. Tak. Więc trzeba być przyzwyczajonym, przygotowanym na ciepło, na lokalny klimat, czyli jeśli szukamy obsługi typu Dermi albo Yal, to są takie dwa popularne, bardzo eleganckie, kąciki, zakątki, kurorty, to nie jest jeszcze ten etap, natomiast jest lokalny klimat, jest lokalna rakija spod lady, gdzie pewnie jest wszędzie, ale tam jest naprawdę dobra. W Borszu, słuchaj, to o czym wiele osób nie mówi, to jest to, fajnie, super jest to, że tam jest ten, lokalna produkcja oliwy. Oliwa z Borszu trafia do Tirany, na tirańskie stoły w knajpach i ona jest znana z tego, że stoi nawet na stole często w restauracji w Tiranie, jest napisane, że z Borszu.
No zresztą wszyscy turyści, którzy jeżdżą na Logarę i przejeżdżają przez Borsz, mają okazję widzieć te wszystkie zbocza, te półki oliwnych sadów, gajów w sumie, jak i w samym Borsz, między górą a właśnie plażą jest mnóstwo gajów oliwnych. Tak. Okej, okay. A powiedz mi jeszcze, pewnie masz o wiele bardziej trafne informacje niż ja, jak cenowo wygląda Borsz? Zacznijmy może jeszcze od plaży, od słynnych leżaków, parasolek, no bo w Sarandzie te ceny są zróżnicowane, w Ksamilu tak samo, potrafią leżaki kosztować nawet 2-2,5 tysiąca lek za dzień. Tak, to są bardzo niestety już wygórowane te ceny. Natomiast jak to wygląda w Borsz? W Borszu leżaki zaczynają się od pewnie 800 leków, 1000 leków, a może mniej. To nie są wysokie ceny i one są faktycznie zróżnicowane, bo ta plaża, jak mówiłam, jest długa bardzo, więc na jednym krańcu może być inna cena, na drugim krańcu może być inna. I oczywiście też jeszcze kwestia tego odcinka zarządcy, tak, administratora, bo jeżeli w Borsz, zresztą Madzia ostatnio wklejała plażę Ferrari, gdzie są super różowe zasłonki, baldachimy i tak dalej, no to podejrzewam, że 500 lek za leżaki tam nie będzie. Nie. Więc dlatego myślę, że tam też są mocno zróżnicowane te ceny. To są miliony monet wtedy. Przesadzamy, ale to nie jest 1500, bym się spodziewała, 1500 leków. No. Dobrze. A powiedz mi, a jak wyglądają kwestie dań na plaży, czy może w innych miejscach w Borsz? Jak wygląda kwestia jedzenia? Bo to, że ono jest pewnie przepyszne, to jest tak samo jak też i u nas, ale mi chodzi bardziej tutaj, na pewno widzów interesuje właśnie to, ile trzeba wydać na przykład za obiad dla jednej, dwóch osób w restauracji, w knajpie, na plaży. Zupa rybna, pojadę rzeczami, które ja uwielbiam. Zupa rybna to jest pewnie 300 leków. Makaron, owoce z... Czyli pasta z owocami morza. Pasta z owocami morza to jest pewnie z 800 leków. Pizza, są trzy miejsca z pizzą, dużo jest pizzy tam. Na przykład najtańsza pizza margarita to jest chyba 500 leków, niedużo. No to już mogę powiedzieć, że te ceny są zdecydowanie niższe niż w Sarandzie. Ale słuchaj, ale się wyrównują, wiesz, ja widzę różnicę cen inflacyjną, no nie jest tak duże jak w Polsce, mam takie wrażenie, ale też rzadko bywam, gdy jestem w Polsce, to mam takie poczucie, że moja kieszeń się naprawdę zmniejsza, ale w porównaniu z zeszłym rokiem ceny trochę wzrosły pewnie o 10-15%, ale to nie jest skokowy wzrost 20-25%. No to jest efekt jakby chyba ceny paliwa bardziej, bo masz rację. Transport drogowy tu jest jedyny, więc jeżeli paliwo idzie do góry, no to ten. Chociaż ostatnio paliwo staniało, na dzień dzisiejszy benzyna kosztuje 211 lek, gdzie jeszcze tydzień temu kosztowała ponad 220, więc gdzieś tam widzimy światełko w tunelu. No dobrze, jakby kończąc cały temat Borsz, jakbyś mogła w jednym zdaniu po prostu zaprosić ludzi do Borsz, zaprosić do siebie, czym ich tam będziesz kusić, wabić, dlaczego warto odwiedzić te twoje miejsca w Borsz? Te nasze miejsce, moje i Filipa, i Kuby, no bo z Kubą Filip prowadzi kemping. Na pewno warto odwiedzić Borsz, bo jest to miejsce do kości albańskie, zwłaszcza poza sezonem. Te dzikie konie, które gdzieś tam łażą, ta taka rozlazłość w ruchach, która jest spowodowana nie tylko upałem i kawą, ale też stylem życia. Otwartość ludzi, wyluzowanie, czyściutka woda, obłędnie czysta woda. Potwierdzam. Tak, a nasz kemping ma tak super zaletę, że jest na prawie samym końcu Borszu. To znaczy, że u nas na plaży nie ma nikogo. Jak się uprzesz, w ogóle nie musisz się upierać, ale gdy wstajesz rano, to prawie nikogo nie ma na plaży. Oprócz naszych gości, którzy w ramach kempingu, w ramach tej plaży korzystają z tej plaży. I kóz. I krów. Ostatnio nam krowy wyjadły jakieś owoce, jakieś cytrusy, które Filip posadził. Więc jest na tej naszej części plaży zawsze mało ludzi i często do nas ludzie przyjeżdżają, którzy mieszkają gdzieś tam w hotelach w Borszu. Czyli reasumując, Borsz, zapraszasz do Borsz, gdzie czas troszeczkę zwalnia, że jeżeli ktoś już przejadł się Sarandą, zgiełkiem, hałasem muzyki na promenadzie,
to borsz jest taką odskocznią, gdzie można się wyciszyć, chilloutować, wrócić trochę do korzeni lat 90. w Polsce, zjeść dobrego pomidora, ogórka i super owoce morza i wykąpać się w przecudnej, czystej, ciepłej wodzie na ekstra fajnej plaży. Tak, i mieć tę ciszę, wiesz, o, muszę to jeszcze powiedzieć, gdybyś pytał o to, co jeszcze borsz jest fajnego, to jest cisza, bo jesteś z dala od tej drogi, bo jest jedna droga wzdłuż morza. Jest. I ona jest zawsze bardzo wąska i zawsze sobie tam urwiesz lusterką, może nie zawsze, no ja jestem samym kierowcą, może dlatego. Gdy odejdziesz kawałek od tej drogi, to ta cisza, która aż dzwoni, zanim cykady się włączą, bo cykady faktycznie zagłuszają. Ja uwielbiam ciszę, ja w ciszy po prostu, wiesz, dla mnie cisza to jest muzyka. A zanim cykady się włączą, bardzo wcześnie, około 4-5 rano, i zanim jeszcze w ogóle ludzie zaczną się budzić i tak dalej, ta cisza, która tam jest, człowiek, ona zdobywa serca, więc po ciszę też warto do borszu jechać. Więc tym kończąc, zapraszamy Was serdecznie do borsz, do Kasi, na pole. I do Filipa, którego pozdrawiamy, oraz Kubę. Więc na tym będziemy kończyć. Kasiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. Jeżeli ktoś będzie w Sarandzie i nadal nie będzie wiedział, jak tam dojechać, dwie rzeczy. Albo przyjeżdżacie do Lulu Cafe, do takiego naszego centrum już informacji trochę turystycznej, oraz niewiele osób jeszcze o tym wie, w Sarandzie znajdziecie, albo nawet już na promach Finikasa, QR-kody z mapą Google'a, gdzie wiele ważnych informacji jest zawartych, miejsc i dla turystów. I również za chwilę też pojawi się tam miejsce u Kasi, więc nic, tylko do borsz. Da 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 da